Cześć, z tej strony Paweł i dziś sprawdzimy taniego smartwatcha z Biedronki. Oto Hykker Chrono 2. Na początku pewnie zapytacie, jak taniego? 159 zł. Na tyle wyceniono ten model i kupicie go w sieci sklepów Biedronka. Wizualnie nie jest źle, przynajmniej jeśli chodzi o jakość wykonania. Stalowa koperta jest dobrze spasowana, nic tutaj nie odstaje. Pasek, choć jest gumowy, to wydaje się być dobrze wykonany i przede wszystkim dobrze dopasowany. Oczywiście wizualnie zegarek może się podobać, może się nie podobać. Myślę jednak, że jak na tak niską cenę, jakość wykonania stoi na naprawdę wysokim poziomie. Sprzęt nie jest natomiast najlżejszy, waży bowiem 77 gramów i nie spełnia żadnej z norm IP. Uważajcie więc, żeby go nie zamoczyć, bo może tego nie przeżyć. Sprzęt napędza niezbyt mocny procesor MTK 6260A, ma 16 MB RAM-u i 8 MB pamięci wewnętrznej. Pamięć wewnętrzną rozszerzycie o karty microSD do 32 GB, co oczywiście polecam. Pod zdejmowaną klapką znajdziecie wymienną baterię i dwa sloty. Jeden slot to slot na karty microSIM, które zadziałają w sieci 2G, natomiast drugi slot to slot na karty pamięci. Zegarek wspiera również łączność Bluetooth i posiada żyroskop. Ekran ma przekątną 1,5 cala i rozdzielczość 240×240 pikseli, przy zagęszczeniu tych pikseli na poziomie 226 ppi. Przyczepiłbym się trochę do za dużych ramek wokół wyświetlacza, natomiast sam ekran jest czytelny, zarówno jeśli chodzi o takie zwykłe warunki gdzieś w domu, jak i w słońcu. Może w największym słońcu nie, ale generalnie nie miałem jakichś problemów z odczytaniem tutaj obrazu. Natomiast jak widzicie, lubi się strasznie wygaszać, co bywa irytujące i on się również wygasza na nadgarstku. Nie ma możliwości ustawienia, żeby cały czas się świecił tak jak w konkurencyjnych sprzętach. Ikony są niebrzydkie, jeśli chodzi o ich wykonanie. A responsywność samego ekranu jest dobra. Tutaj mogą mieć problemy osoby z dużymi palcami. Ja nie mam jakichś specjalnie dużych palców, ale jeżeli będziecie mieć większe palce, to możecie mieć problem z trafieniem w konkretne ikony, bo ten ekran po prostu jest mały. Do włączania, wyłączania i wybudzania zegarka służy ten oto fizyczny przycisk. Nie zawsze udaje się go super wcisnąć, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Zaraz pod nim znajdziecie zaślepkę, pod którą znajdzie się port micro USB, który służy m.in. do ładowania zegarka. Natomiast, tak jak mówię, do ładowania zegarka nie ma tutaj takiej zwykłej ładowarki, nie jest dołączona do zestawu, w zestawie jest przewód. Natomiast, jak widzicie, jest tutaj dość ciasno, w związku z czym nie wszystkie przewody wejdą, więc miejcie to na uwadze, że nie każdy przewód, nie od każdej ładowarki się tutaj zmieści, co jak najbardziej na minus, bo można się nieźle naciąć. Na kopercie znajdziecie również obiektyw aparatu, 0,3 megapiksela i tak naprawdę nie do końca wiem, po co on tam się znalazł. Chrono 2 wykonuje naprawdę słabe zdjęcia i aparatu równie dobrze mogłoby tak naprawdę nie być. Szczególnie, że jak założycie go na nadgarstek, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale jak trzymacie go tak na nadgarstku, to raczej ta ręka tutaj będzie zasłaniać robienie zdjęcia, a żeby zrobić to zdjęcie, trzeba tak ją wyjąć, więc to też nie jest specjalnie wygodne. Więc to taki bajer, który w sumie do niczego się nie przydaje. Bateria o pojemności 260 mAh wystarczy na mniej więcej 2, może 2,5 dnia pracy, ale wtedy, kiedy nie włożycie do zegarka karty SIM. Z kartą SIM zegarek wytrzyma już 1, może maksymalnie 1,5 dnia, choć oczywiście to zależy od tego, jak będziecie go używać. Więc to nie jest zbyt wiele, ale z drugiej strony też jakoś wpisuje się w ten czas pracy na baterii smartwatch, który jak wiemy nie jest rewelacyjny w większości przypadków. Skoro o karcie SIM mowa, tak, można tutaj wykonywać połączenia. Jest lista, tak jak w klasycznym telefonie, starym klasycznym telefonie, gdzie mamy informacje o tym, kto dzwonił, czego nie odebraliśmy, gdzie wybieraliśmy numer. Natomiast można robić na dwa sposoby. Albo z tej karty SIM, która jest tutaj, będzie tutaj włożona, albo z zegarka połączonego ze smartfonem, czyli będzie wtedy zegarek dzwonił z poziomu smartfona. To jest do wyboru. Ale jak najbardziej w porządku opcja, jeżeli chcecie dzwonić z zegarka. Natomiast przy tym dzwonieniu z zegarka tutaj mamy mikrofon i głośnik. Głośnik jest najbardziej w porządku, zaskakująco dobra jakość jak na tej klasy i tej ceny sprzęt, natomiast z mikrofonem już tak kolorowo nie jest. Zbiera tak sobie i moi rozmówcy narzekali na to, że jakość rozmów jest byle jaka. Z poziomu zegarka można również odbierać, ale też i wysyłać, a jak wysyłać, to również pisać SMS-y. Wygląda to mniej więcej tak, pojawiają nam się tutaj przyciski takie tak jak w klasycznych, starszych telefonach, No i mamy tutaj słownik T9, natomiast no, te przyciski, te ikony są naprawdę małe i pisanie tutaj SMS-ów no, wymaga trochę treningu, a tak naprawdę po prostu nie jest wygodne. Więc to też jako ciekawostka, jeżeli chodzi o pisanie, natomiast no, odbieranie jak najbardziej w porządku. Zegarek połączycie oczywiście również ze smartfonem, aczkolwiek cały czas wychodząc z założenia, że ten zegarek mając kartę SIM będzie raczej używany jako samodzielne urządzenie, no, ale jeżeli zdecydujecie się na połączenie zegarka ze smartfonem, to wtedy możecie zrobić to na dwa sposoby. Tutaj mamy taki kod QR, który należy szczytać i wtedy pobierze nam się zewnętrzna aplikacja, ta dedykowana temu zegarkowi, natomiast no, nie polecam jej. Bardzo rzadko mi się udawało połączyć, podobno dużo zależy od tego, z jakim telefonem się łączycie, no same problemy z nią były i wydaje mi się, że lepiej pobrać aplikację Fundo Companion. No ona też jednak nie działa rewelacyjnie i ten zegarek potrafił gubić połączenie, potrafił się rozłączać bez powodu, albo na przykład nie łączyć się, kiedy wracałem w pobliżu telefonu. Więc tak jak mówię, starałbym się traktować ten sprzęt jako samodzielne urządzenie, z którego możecie sobie zadzwonić lub napisać czy odebrać SMS-a i nie nastawiałem się jakoś specjalnie na to połączenie ze smartfonem, choć oczywiście warto zaznaczyć, że jest i to jakoś tam lepiej lub gorzej działa. Ciekawą rzeczą jest to, że zegarek pozwala przeglądać pliki i to zarówno z połączonego smartfona, ale przede wszystkim ze swojej pamięci i tutaj jak widzicie telefon to jest nie telefon, tylko zegarek lub z karty microSD, jeżeli będzie taka tutaj zamontowana. Natomiast no, ten ekran jest tak mały, że to po prostu jest takie poglądowe przeglądanie, no i to jest bajer, który w sumie no, nie do wielu rzeczy się sprawdzi. Natomiast no, zegarek posiada również trochę aplikacji, takich dość klasycznych. Mamy tutaj kalendarz, mamy kalkulator, odtwarzacz muzyki, z którego można odtwarzać muzykę, jak na przykład podłączycie sobie słuchawki Bluetooth do tego zegarka. No, fajna opcja, macie kartę pamięci, jakieś wrzucone pliki. Działa też generalnie Spotify, ale średnio jest to wygodne, no ale jest, tak? Skorzystamy też z dyktafonu, przy czym też możemy przejrzeć sobie na przykład zdjęcia w galerii. Nie wszystko działa tutaj, natomiast tak jak można się by było tego spodziewać. Mamy tutaj na przykład krokomierz, który należy włączyć ręcznie. Rozumiecie? Należy włączyć ręcznie krokomierz, czyli zaczynać, chcecie gdzieś iść, włączacie krokomierz, pyk. Krokomierz działa. W ogóle nie da się z tego w żaden sposób normalnie wyjść, trzeba wyjść tym przyciskiem do wygaszania. I żeby sobie wrócić do krokomierza, trzeba to zrobić ponownie. I możemy sobie tutaj zapauzować i znowić. No średnia opcja i kompletnie nie wiem, kto w taki sposób miałby używać krokomierza. No jak widzicie, wymieniłem dużo minusów, natomiast wynikają one przede wszystkim z tego, że ja na co dzień używam dwóch smartwatchy. W moim przypadku jest to Samsung Gear S2 i LG G-Watch R, czyli sprzęty po pierwsze dużo droższe, z lepszymi podzespołami, no i po prostu sprzęty wyższej klasy, więc siłą rzeczy trochę porównuję to do tych takich prawdziwych smartwatchy. Natomiast no, warto nadmienić, że w momencie, kiedy Chrono 2 nie ma startu, jeśli chodzi o możliwości czy sprzęt do tych dwóch wymienionych zegarków, to one znowu nie mają do niego startu, jeśli chodzi o cenę, 159 zł. To jest naprawdę mało i wydaje mi się, że jak na pierwszy smartwatch to jest fajna cena, żeby w ogóle sprawdzić, czy zegarek z inteligentnymi funkcjami na nadgarstku do czegoś nam się przyda. Więc jeśli mielibyście zainwestować mniej więcej takie pieniądze w smartwatcha, no to moim zdaniem to jest bardzo ciekawa opcja, na pewno jedna z najlepszych, bo to jest jeden z najlepszych smartwatchy, jakie miałem w rękach z tej naprawdę niskiej półki cenowej. Więc jeśli macie taki budżet, to warto się tym zainteresować. Oczywiście, jeśli w ogóle widzicie sens posiadania i kupowania smartwatcha. No bo tak naprawdę za naprawdę małe pieniądze otrzymujecie niebrzydki, jak widzicie, sprzęt z wieloma funkcjami. Niektóre działają lepiej, niektóre działają gorzej, no ale te funkcje są, no i przede wszystkim ma funkcję dzwonienia, jeśli włożycie tutaj kartę SIM, czego jak sami wiecie większość tych droższych zegarków nie ma, przynajmniej na polskim rynku tych wersji. Więc jak na taką cenę jestem naprawdę miło zaskoczony, no pozostaje jednak pytanie, czy chcecie bawić się w półśrodki, czy wolicie jednak dołożyć i zainwestować w taki lepszy, mocniejszy, ładniejszy sprzęt. No ale to wybór już należy do Was. Ja generalnie, tak jak mówiłem, jestem tym zegarkiem całkiem miło zaskoczony. Tyle ode mnie. Subskrybujcie, oglądajcie nasz kanał, łapkujcie. No i do zobaczenia w następnym materiale.